Witam serdecznie, z tej strony Zajbra, to jest kolejna odsłona Vape Haven. Wyjątkowo w tym tygodniu dwa odcinki jednorazówek, dokładnie tak. Jest to spowodowane faktem, że jest długi weekend, więc będę jeździł na ryby i tak dalej, będę potrzebował po prostu więcej niż jednego. A też fajnie mieć na przykład dwa smaki, żeby sobie gdzieś tam poprzerzucać. Zostały nam trzy smaki do przetestowania od Novobaru. Energy Ice, Banana Ice i Pink Lemonade. Energy Ice. Lodowy energetyk? Kurde, jasne, że tak. Oj. Hell yeah, to jest to. Bardzo fajny smak. Zauważyłem, że te lodowe energy smaki są genialne. Tak samo było z Dark Barem. On też fenomenalnym połączeniem był. Jak na Novobar oczywiście od smoka przystało, smak jest bardzo wyrazisty. Pełny, nasycony. Rozchodzi się perfekcyjnie w przeciągu chwili na całą jamę ustną, na wszystkie kubki smakowe. Się utrzymuje na nich. Dodatkowo ta nutka schłodzenia jest genialna. To jest vape. Vape to przyjemność. O, gdyby tak long chwilę oddawały perfekcyjnie smak, jak te właśnie jednorazówki, to byłoby mistrzostwo świata. Domyślam się, że ja tam używam swojego przestarzałego argusika. Więc na grzałkach PNP, więc tam dupy to nie urywa. Jakieś zeusy czy coś, na pewno oddają znacznie lepiej smak. Ale dalej twierdzę, że nie ma tak dobrze oddanego smaku, jak właśnie te jednorazówki. On jest przesycony po prostu tym smakiem. Poezja. Energetyczny posmak. Dla mnie petarda, po prostu petarda, mistrzostwo świata. Uwielbiam to. Więc, żeby nie przedłużać, pozdrawiam, trzymajcie się, niech vape będzie z wami. A póki co zachęcam do lajkowania, subskrybowania, wspierania kanału. Oczywiście, im bardziej kanał będzie się rozrastał, tym nowsze rzeczy będą się na nim pojawiały. Póki co życzę przyjemnego przyszłego tygodnia. Trzymajcie się. Elmo.